Sochaczew, moje miasto. Tu się urodziłam, tu chodziłam do szkoły, tu mam przyjaciół. Tu urodził się mój syn. I choć dzisiaj mieszka w Poznaniu, to jestem dumna z tego, że wciąż emocjonalnie związany jest z tym miejscem. A to, co mnie boli najbardziej, to to, że ludzie wyjeżdżają z tego miasta. Wyjeżdżają za szkołą, wyjeżdżają po pracę, a ci, co zostali, nie mają nawet gdzie odpocząć. Największą wartością Sochaczewa są jego mieszkańcy. Ludzie, którzy działają w stowarzyszeniach, organizacjach, klubach sportowych. To oni tworzą klimat, charakter, potencjał tego miasta. Są solą tej ziemi, bogactwem, o które trzeba zadbać. Dużym atutem tego miasta, który w ogóle nie jest wykorzystywany, jest jego położenie nad rzeką. Musimy oddać rzekę mieszkańcom, a miasto zbliżyć do rzeki. Ludzie mają prawo żyć w swoim mieście tak, jak tego oczekują. A żeby tak było, to rolą burmistrza jest słuchać mieszkańców, prowadzić z nimi dialog i pracować dla dobra wspólnego, rozumianego jako dobro innych, a nie własne. Nie ma we mnie zgody na to, co dzieje się w naszym mieście. Dlatego chcę zaangażować swój czas, wiedzę i doświadczenie po to, żeby wszystkim się żyło nam tu lepiej, wygodniej, bo kocham to miasto.